Znaleźć ją można było w zasadzie we wszystkich rodzajach wojsk. Od wojsk lądowych poprzez lotnictwo. Natomiast, proszę Państwa, za ciężarówką widzicie Państwo armatę przeciwlotniczą Boforsa. Proszę Państwa, ten sprzęt zadaje kłam powtarzany niejednokrotnie teorii, że Wojsko Polskie we wrześniu 1939 roku było słabo czy też źle uzbrojone. To, Szanowni Państwo, było zupełnie odwrotnie. Natomiast to i tak było najwięcej tego typu sprzętu na świecie. Żadna inna armia nie była wyposażona w tyle armat tego typu, co armia polska, co Wojsko Polskie. To, co Państwo w tej chwili widzicie, to pokaz działu czynów w wykonaniu kolegów, którzy przyjechali do nas z Częstochowy, ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Reduta. Każda z nich odpowiada za wykonywanie bardzo precyzyjnego cyklu czynności i są grani i wyszkoleni po to, żeby zajechać na stanowisko możliwie szybko, oddać możliwie szybko ogień. Pojedzie! Pojedzie!
Ostrzał pan? Ha ha ha.